Dobra, no to powodzenia! Just freestyle na scenie! It's gonna be Progress versus Philip. Alright. Third place battle here. Batla o trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata. Three, Just Freestyle two, Team. One, battle. Batli o trzecie miejsce. Progress. Coś niesamowitego. Ajajaj. Kontrolka, kontra, kontrolka. Alat. Switch. Wow, ależ przejście. Filip Dudzik. Pixie Stall. Ależ poziom. To jest tylko rookie battle, a taki poziom. Ohoho! Teraz czas na progresa. Czy zagra swoje słynne face role? Tak jest. Oh yeah, show that upper control. Leci z rollerami. O, o. Leci. Zaraz ze sceny wypadnie. Pewnie poleci z Dimetto. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. O! Do, jeszcze dwa tygodnie temu koledzy z obozu byli razem wspólnie na obozie Just Freestyle. Teraz razem grają o trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata przeciwko sobie. Ale pamiętajmy, że to dalej są dobrzy koledzy. Jeszcze. Alat leci, jest combo. Co będzie w tym kombie? Ale wyszedł za scenę. Jak skóra. Dobrze, z niej nie wypadł. Ponownie upper, ponownie face role. Troszkę się powtarza, ale to jest dalej bardzo mocny upper. Jak na rookie battle. O tak. Ostatnie wejście. Show what you got, man. Show what you got. Filip Dudzik, role, rolery. Ach, ostatnie 5 sekund tej battle. Good battle. Dobra. Kto zajął trzecie miejsce? Progress czy Dudzik? Ha! Let's see who's gonna take the third place position here for rookies at Super Bowl. It's a big one. Dobra. Uwaga. Is it gonna be Progress? Progress? Or Philip? Or Philip. Let's see it, judges, on the count of three. Trzecie miejsce zajmuje w Rookie Battle. Niejednogłośnie! Filip Dudzik! Nice job, buddy. Progress. Czwarte miejsce, ale to jest dalej świetne osiągnięcie. Niedawno koledzy z obozu teraz grali przeciwko sobie o trzecie miejsce. Może zaczniemy od Progressa. Jak się czujesz? Czwarte miejsce, mimo wszystko, to jest świetne osiągnięcie na Super Bowlu Rookie Battle. Znaczy tak, ale ogólnie nie lubię tego miejsca. Bo nie ma statuetki. No, nawet nic nie ma. Jak to nie, nie wyjdziesz z niczym, zobaczysz. Dostaniesz pewnie piękny dyplomik za czwarte miejsce. No mam nadzieję, bo naprawdę świetna pamiątka by była i z uśmiechem na twarzy bym na przykład za, no powiedzmy, 5 lat patrzył na to.
bo czwarte miejsce jest dla mnie dużym osiągnięciem, więc no fajnie by było, jakbym coś dostał. Okay, ale słuchaj, mimo wszystko powinieneś wracać z uśmiechem. Czwarte miejsce, nieważne co dostaniesz, i tak to jest świetne osiągnięcie. Filip, jakie twoje odczucia? No, czuję się tak. Dorównałem Zagórskiemu, ale chciałam go pobić. A mi nie wyszło, niestety. Ale i tak. Zarąbiście się czuję, że zająłem do trzecie miejsce na Super Bowlu w Rookie Battle. No i tyle. No i ja się cieszę, że Just Freestyle Team walczyło o trzecie miejsce. To było naprawdę bardzo fajne. Bardzo ładne, bardzo, bardzo piękne uczucie. Dobra, teraz się odbywa finał Rookie Battle. Ale myślimy, że to nas, co nas nie obchodzi.